Po wakacjach w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Moksirze przyszedł w końcu czas na zajęcia w muzeum. W tym roku muzeum przygotowało bardzo różnorodną tematykę zajęć wakacyjnych dla dzieciaków. Zaczęliśmy 18 lipca w poniedziałek. Tutaj dzieciaki były na zajęciach o nazwie Skrzynia pełna skarbów. Ozdabiały przeróżnymi technikami swoje skrzynki, w której będą przechowywać swoje prywatne skarby. We wtorek natomiast mieliśmy zajęcia o tytule Krakowskie legendy i tutaj między innymi wysłuchaliśmy legendy o Wandzie, czy o smoku wawelskim. No i przygotowywaliśmy w związku z tym m.in. korony Wandy i papierowe smoki wawelskie. W środę to już były zajęcia o trochę wyższym poziomie trudności, już nie plastyczne, nie związane z historią. Tym razem były to takie zajęcia logiczne, bardziej na myślenie, gdzie rozwiązywaliśmy m.in. rebusy, krzyżówki, wykreślanki, labirynty i inne tego typu zadania. I tymi właśnie zajęciami zakończyliśmy pierwszy tydzień wakacji tutaj u nas w muzeum. W przyszłym tygodniu zaczynamy w poniedziałek. Zaczynamy zajęciami o nazwie Gry, które odeszły do lamusa. Wykonywać będziemy po prostu swoje gry, w które coraz rzadziej się już dzisiaj gra. Zaczniemy sobie od gry Kółko i Krzyżyk, które będziemy wykonywać na specjalnych drewnianych planszach. Potem będziemy robić własne Ringo i zakończymy klasycznym Memory, z tym, że z eksponatami muzealnymi. We wtorek będą to już zajęcia bardziej historyczne, tutaj związane z historią lokalną. Zajęcia noszą tytuł W Chrzanowskiej chacie. Tutaj dzieciaki będą dowiadywały się między innymi, jak wyglądały kiedyś domy w Chrzanowie. Wykonają chrzanowski gorset, będą go ozdabiać. Natomiast w środę to też w sumie zajęcia bardziej już związane z historią. Dzieciaki tutaj będą uczyły się o stroju szlacheckim, jak ten strój wyglądał, no i wykonają niektóre jego elementy. W środę zajęcia z mody. Dzieciaki będą dowiadywały się, jak wyglądała moda w epoce wiktoriańskiej. Będą wykonywały między innymi koronkowe parasolki czy kieszonkowe zegarki, ale także mnóstwo innych atrybutów związanych właśnie z modą w tej epoce. No i kolejny tydzień zakończymy w piątek. Będą to zajęcia z projektowania i tworzenia własnej biżuterii. Dzieci wykonają między innymi własne bransoletki, korale, czy przeróżne wisiorki i inne tego rodzaju rzeczy. Także zapraszamy wszystkich serdecznie.